O, to nowe ziemskie widmo. Oczywiście już zdążyło się zgubić. Twój ambasador jest w biurze obok. Karcąca uwaga. Nie bądź taki nieuprzejmy, Dean. Przynajmniej się przedstaw. Jestem Dean Korlak, woluski ambasador. Mogę w czymś pomóc, ziemska istoto? Masz pretensje do całego wszechświata, Dean. Wy, ziemskie plemię, jesteście nowi w Cytadeli, ale Rada poświęca wam bardzo wiele uwagi. Ostre napomnienie. Rada poszła wobec was na ustępstwa, Dean. Odkąd przybyliście na Cytadelę, 10-krotnie powiększyliście swoje terytorium. Czepiasz się szczegółów. Mimo wielkiego terytorium mamy niewiele do powiedzenia w kwestii zarządzania Cytadelą. Czym się zajmujesz? Dbam o interesy woluców. Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę, że Rada ledwo zauważa nasze istnienie. Surowa nagana. Dean, Rada bardzo sprzyja twemu gatunkowi. Naiwny jesteś. Ziemskie plemię dostanie fotel w Radzie na długo przedtem, zanim ten zaszczyt spotka nasz gatunek. Dlaczego Elkorianie i Wolusowie nie zasiadają w Radzie? Wszystkie gatunki muszą dowieść swej wartości, zanim zostaną przyjęte. Wszystkie poza wami, jak się wydaje. Lekceważąca uwaga. Zignoruj woluskiego ambasadora, człowieku. Jego ocena jest błędna. Tak? A ile już czeka twoja rasa? Jak długo będziemy jeszcze czekać? Rozmowa z ziemskimi istotami to strata czasu. Co one wiedzą o czekaniu? Chciałbym dowiedzieć się więcej na temat wolusów. Pytasz z grzeczności. A tak naprawdę nasza historia i kultura znudziłaby cię, ziemska istoto. Naprawdę chciałbym dowiedzieć się więcej o waszej historii. Moi obywatele przybyli na Cytadelę wkrótce po tym, jak odkryli ją Asari i Salarianie. Braliśmy udział w ustanowieniu ekonomii ogólnogalaktycznej. Nic jednak nie dały nasze wieloletnie związki z Cytadelą. Nie pomógł też nasz hojny wkład w rozwój galaktycznej społeczności. Nadal nie znalazło się dla nas miejsce w Radzie. Do widzenia, ambasadorze. Tak, tak. Dobrego dnia, ziemska istoto.